Także witam wszystkich, ja się nazywam Maciej Tyburski, jestem studentem drugiego roku dyplomacji i pierwszego roku studiów wschodnich. Są to studia polegające na nauce języka chińskiego i rosyjskiego. Jestem też jednym z organizatorów dzisiejszej konferencji, dlatego tutaj schowam sobie plakietkę organizatora. Jak powiedział kiedyś jeden prelegent, organizator, występowanie na evencie, który się organizuje, jest trochę jak robienie konkursu po to, żeby go wygrać, ale myślę, że poradzimy sobie. Więc trochę o mnie, trochę o kierunku. Ja ukończyłem w liceum klasę dwujęzyczną o profilu Historia WOS. Następnie udałem się na studia, na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. To jest właśnie wydział po stronie zewnętrznej. To jest środek wydziału. Dobrze, więc tak. Czy ukończenie studiów z zakresu dyplomacji oznacza, że zostaniemy dyplomatą? Oczywiście, że nie. Niestety dyplomatą można zostać też po wielu, wielu innych kierunkach, natomiast jak udowodnię wam podczas tego wystąpienia, dyplomacja nie jest tylko połączona stricte z przedstawicielstwami, ani z pracą w ambasadach. Mogę powiedzieć, że na pierwszym roku zaczynaliśmy studia w około 50 osób, teraz jest nas troszeczkę powyżej 30. Składa się na to kilka czynników, między innymi to, że nie jest to kierunek dla każdego, jest to kierunek specyficzny. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o karierę jakiegoś dyplomaty czy przedstawiciela, to myślę, że z tych 30 osób, które obecnie mamy na roku, około kilka zostanie, że tak powiem, w branży, ponieważ, o czym powiem później, ten kierunek daje bardzo dużo możliwości i ludzie naprawdę zajmują się różnymi rzeczami. Więc tak, na studiach mamy dwie specjalności. Pierwsza to jest dyplomacja publiczna. Dyplomacja publiczna w skrócie, można powiedzieć, polega na przygotowaniu do kariery międzynarodowej, do wystąpień publicznych, do właśnie pracy na wyższych szczeblach zagranicznych. Natomiast dyplomacja społeczna jest to dyplomacja bardziej PR-owo, biznesowo, ekonomiczna. Także dla każdego coś się znajdzie. Jeśli chodzi o plan zajęć i przedmioty, w zależności od tego, jak się ułoży plan, zdarzają się dni wolne. Są to studia, które dość łatwo można połączyć z pracą, które bardzo fajnie komponują się, jeżeli studiujemy je równolegle z innym kierunkiem. Dla przykładu sporo osób z roku studiuje kierunki zarówno filologiczne, prawne, jak i ekonomiczne. Jeśli chodzi o przedmioty, no to możemy je podzielić na trzy grupy. Mamy wykłady, mamy ćwiczenia, mamy też fakultety. Na nasze szczęście bądź nieszczęście wszystkie są zazwyczaj obowiązkowe, ponieważ z uwagi na to, że nasz kierunek opiewa w tym momencie na 30 osób, większość zajęć jest obowiązkowa, aczkolwiek w większości przypadków są one bardzo interesujące, dotyczą różnorakich aspektów, czy to polityki, stosunków międzynarodowych, historii, ekonomii, kultury, spraw militarnych i tak dalej. Dobrze. Ludzie prowadzący i atmosfera. Z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że połowa, przynajmniej jak dla mnie, połowa tej radości ze studiowania dyplomacji pochodzi z tego, jacy ludzie tam się wybierają, ponieważ są to naprawdę zróżnicowani ludzie o różnych poglądach, różnych zainteresowaniach. Przykładowo mogę powiedzieć, że gdybym nie poznał tych studiach Karola, nie było mnie by tu dzisiaj, nie organizowałbym tego wydarzenia. W ogóle częścią naszego trójmiejskiego teamu organizującego tę konferencję są właśnie studenci dyplomacji, co jest warte uwagi. Jeśli chodzi o prowadzących, to naprawdę spotkamy się z różnymi ciekawymi osobistościami. Od dyplomatów po przedstawicieli samorządów terytorialnych, przez ekspertów różnych naprawdę regionów świata. Jeżeli chodzi o taką atmosferę na zajęciach, jest to dość specyficzny temat, ponieważ na niektórych zajęciach oczywiście możemy podyskutować, ponieważ ten kierunek
bardzo mocno opiera się nie tylko na teorii, ale także na praktyce, na wymianie poglądów, na kulturze dyskusji. I tak jak z niektórymi wykładowcami można naprawdę jak równy z równym podyskutować na różne tematy, tak na niektórych zajęciach panuje taka dość podniosła atmosfera, dość specyficzna. Niektórzy ją lubią, niektórzy nie. Mi to bardzo odpowiada. Można się wiele nauczyć. Tylko, tak jak już powiedziałem, nie są to studia dla wszystkich, ponieważ sporo osób odpada z tego kierunku nie tylko ze względu na to, jakie są egzaminy, jaki jest poziom na egzaminach, ale też ze względu na to, że po prostu po jakimś czasie odkrywają, że nie jest to kierunek dla nich. Perspektywy po kierunku. Tak jak już powiedziałem, po dyplomacji większość osób nie zostaje dyplomatą, zostają nimi ci, których naprawdę to interesuje, więc mogę wam podać kilka przykładów, jakie perspektywy otwiera ten kierunek, co można robić, czym się zajmować. Niektórzy z absolwentów pracują jako dziennikarze, na przykład w TVN24. Jedni idą do polityki stricte wewnątrzpaństwowej, czyli na przykład zapisują się do partii, potem mogą startować w jakichś wyborach i tak dalej. Przykładem też jest branża PR, tak jak już mówiłem, której temat jest poruszany też na specjalizacji społecznej. W tym momencie mogę podać przykład naszego PR-owca właśnie z SNH Trójmiasto. Adrian, pozdrawiam cię, jeżeli gdzieś jesteś. Nie ma. Adrian pracuje, zajmuje się zawodowo PR-em i równocześnie właśnie studiuje ze mną na drugim roku. Co do perspektyw jeszcze, uczymy się wystąpień publicznych, uczymy się negocjacji. Wiemy naprawdę, jak rozmawiać. Te studia przede wszystkim, moim zdaniem, uczą też pewnej dozy ogłady. Z ciekawych zajęć na studiach mogę wskazać na przykład zajęcia dotyczące savoir-vivre, zajęcia dotyczące wina, rozpoznawania tego wina, zajęcia dotyczące zachowywania się przy stole, rozmawiania z osobami wyżej postawionymi, z osobami o bardzo istotnej roli w państwie. Także te grafiki, które przed sobą widzicie, to tylko część tego, jakie perspektywy oferuje wam ten kierunek. Tu jeszcze mi się przypomniało, że jeden z naszych kolegów jest, można powiedzieć, może go określić jako inwestora, ponieważ inwestuje zarówno jak i w waluty, jak też inwestuje w nieruchomości. Także naprawdę, czy to aspekt ekonomiczny, czy to aspekt polityczny, czy też jakiś taki bardziej dziennikarski w stronę polityki, tak jak TVN24, wszystko jest przed wami. Chciałem jeszcze powiedzieć, co mi się nie podoba na tym kierunku. Mianowicie nie podoba mi się ten pewien brak języków, które są jednak niezbędne w branży. Oczywiście uczymy się angielskiego, znaczy uczymy się. Angielski jest raz w tygodniu, jest to bardziej na zasadzie, żeby nie być sprawy językowej. Mamy też język francuski, który jest de facto językiem dyplomacji, natomiast jest on realizowany raz w tygodniu dopiero od drugiego roku, więc jak dla mnie powinno to być przynajmniej dwa razy w tygodniu od pierwszego roku. Natomiast zarówno język francuski, język angielski są najczęściej realizowane z jednym prowadzącym, z bardzo sympatycznym panem doktorem, który jest zresztą Francuzem, więc tak naprawdę postępy można robić. No i właśnie, tak jak już powiedziałem, stąd moja decyzja o rozpoczęciu studiów filologicznych równolegle, z uwagi na to, że brakuje mi właśnie tego aspektu językowego. I tak jeszcze na koniec chciałbym wam powiedzieć, że te studia nie dają wam de facto uprawnień, te studia dają wam narzędzie, z którym możecie wiele zdziałać naprawdę, w zależności od tego, co was interesuje. Chciałbym dodać, że jakby te studia nie polegają, tak jak już większość prelegenci mówili, na chodzeniu na uczelnię i wracaniu do domu. Trzeba cały czas coś robić. Mogę podać swój przykład. Po pierwszym roku wyjechałem na fajny projekt do Budapesztu. Następnie odbyłem staż w Warszawie. Wczoraj wróciłem w nocy do domu dopiero, bo byłem na rozmowie kwalifikacyjnej do Forum Młodych Dyplomatów. Następnie pojechałem na spotkanie z ministrem Radosławem Sikorskim. Też w tym momencie jestem tutaj z wami, a miałem opcję wybrania się na jesienną szkołę młodych dyplomatów do Szkoły Głównej Handlowej. Więc tak naprawdę perspektyw w Polsce jest bardzo dużo, tylko trzeba umieć ten kierunek wykorzystać jak najlepiej i jak najwięcej z niego wyciągnąć. Jeżeli są jakieś pytania, zapraszam. Ja tutaj będę cały czas, jako że właśnie też jestem organizatorem, więc będzie bardzo łatwo mnie złapać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Miłego dnia.